Dzień dobry, kolejny odcinek przed nami i tym razem spróbuję wam pokazać, co zamówiłem. Tak jak widzicie, siwych włosów mam coraz więcej i jak to powiedział ostatnio Janek, mam kryzys wieku średniego, bo zmieniam rowery jak rękawiczki. I trochę prawdy w tym jest, ale nie o tej prawdzie będziemy dzisiaj rozmawiali, tylko o zawartości tego kartonu, bo przyszedł do mnie kolejny rower, Canyon tym razem. I jaki ten rower jest, jak on jest zapakowany, to bardzo chcę wam pokazać w tym odcinku. I może ten odcinek będzie trochę nieładny i nieskładny, bo nie jestem do niego za bardzo przygotowany. Odpaliłem po prostu światło w pokoju, mam taki bałagan, że w zasadzie tu nie ma się gdzie ruszyć. Wszystko zepchnąłem pod drugą ścianę, żebym tutaj miał przestrzeń do nagrywania. Więc spróbujemy to rozpakować, zobaczymy jak ten rower wygląda. No i pojeździmy na nim. Siedzenie. Zamówiłem sobie od razu Rockring jeden na zapas. Jest instrukcja, co i jak. W tym kartonie mamy właśnie klucz, mamy pastę, jakiś worek sympatyczny. Podblaski. Tutaj mamy kluczyki wszystkie niezbędne do skręcenia tego roweru. I o Jezu. I naklejka Canyona. I powiem wam, że taki byłem podniecony przed tym, jak kurier przyjechał i nie mogłem się doczekać tego pudełka. A teraz jak zacząłem nagrywać, to skupiłem się na nagrywaniu i mam wrażenie, że zapomniałem, co tam w środku jest, więc go. Jest koło. Bardzo fajnie rower jest pakowany. Widać, że tutaj pomyśleli i to mocno, bo to jest tak dużo intelektualnej pracy wykonanej, żeby rower zapakować do kartonu w taki sposób, żeby mu się nic po drodze nie stało i żeby to masowo prosto robić, żeby to nie kosztowało dużo. A tutaj widzę, że jest naprawdę no, genialnie pomyślane. Na DT Swiss. Na piaście, na obręczach, tarcze są 203 Magury, opona oczywiście Conti danego. Myślałem, że obejdzie się bez używania ostrych narzędzi, bo tutaj mamy fajne rzepy i klocki z tworzywa, którymi był złapany rower do kierownicy, ale widzę, że jest też taśma. I od razu wiem, że będzie potrzebny zestaw do przykręcenia kierownicy, więc od razu sobie przygotuję klucz. Pyk. No i używamy oczywiście pasty, żeby kierownica nam się nie obracała. Bardzo fajne jest to, że na rowerze, na mostku, na ramie są oznaczenia, jest wydruk, naklejka, z jaką siłą daną śrubę dokręcać. No i mając klucz, który jest w zestawie, na pewno dokręcimy to dobrze. Rower jest na hamulcach Magura MT7 z dźwigniami HC3, więc siła będzie potężna, zwłaszcza, że są tarcze 203 w zestawie. Pierwsza rysa. Pedały, z jakich korzystam już we wszystkich rowerach, to stampy jedynki od Crank Brothers. Ja sobie już je przygotowałem, bo te plastikowe stampy mają jedną wadę. Profil tych pedałów nie jest idealnie płaski. Nie wiem, czy będzie to widać, ale tutaj ta środkowa część, w której jest oś, troszeczkę jest wyżej niż brzegi tych pedałów.
no i przez to te śruby, które są tutaj w zasadzie są poniżej profilu pedału, więc ja sobie wymieniam te środkowe na dłuższe i wtedy wszystko pięknie się trzyma. Podkładeczki Smar i wkręcamy odrobinę kleju. Rower gotowy. Wygląda, że jest skręcony. Zajęło mi to, no nie wiem, 10-15 minut. Jest bardzo sprawnie, bardzo szybko, bardzo fajnie. No i co? Mamy Canyona. 24 cale. Rama z włókna, widelec z włókna, kierownica aluminiowa, koła DT, Magury MT7 na dźwigniach HC3, pedały Stampy, sramowskie korby w systemie DAP, opony Conti, siodło Kiera Mostek od Esculap. No i tak wygląda ten rower. Bardzo jestem ciekaw napędu, bo w porównaniu do mojej Piasty Industry 9, do której jestem przyzwyczajony, ten działa tak cicho, że to jest aż przyjemne. Jeszcze dźwięk po karbonie tak się niesie, że no ultra cichy rower. No i tyle, zważymy go jeszcze, żeby było widać, ile waży. 10,23, 10,24, trochę ponad 10 kg z pedałami. Będzie on oczywiście trochę udoskonalony, zmienię trochę części w tym rowerze, ale to będzie już temat na inne odcinki. No a teraz co? Czas się ubrać, napompować koła i pojeździć na tym sprzęcie. I robi się ciemno, więc podsumuję ten odcinek. Nie pojeździłem zbyt długo, bo na początku walczyłem z tym, żeby dotrzeć hamulce. No jak zaczęły już działać, jak je zlałem wodą, to zaczęła się jazda. Trwała, no nie wiem, 15 z ostatnich 20 minut. Udało mi się zrobić w zasadzie wszystkie takie podstawowe sztuczki. Da się, trochę muszę się wczuć w ten rower na pewno i wtedy będzie przyjemnie. Jedno takie przemyślenie, które mam, to wydaje mi się, że ten rower jest świetnie wyważony, że on ma tak masę rozłożoną, że tutaj nic nie przeszkadza.
to jest takie doświadczenie, którego dopiero zdałem sobie sprawę, nie było w żadnym wcześniejszym rowerze. Może Arcade miał coś podobnego, ale tak, ten rower jest fajnie rozłożony, jeżeli chodzi o masę. I tyle, ale może to jest tylko moje pierwsze wrażenie. Nieważne. Ważne, że kolejne odcinki będą o tym, co zmienię w tym rowerze, bo troszeczkę go spróbuję odchudzić, ale co to będzie, to widzimy się w kolejnych materiałach. Siemano!